Cześć, witam was bardzo serdecznie. Nie ma niczego gorszego, nawet jeśli prowadzone są jakieś wojny i tego typu rzeczy, jak napad na bezbronnych ludzi, a tym bardziej na szpital. Moi drodzy, dziś rano biegła nas informacja, że w strefie gazy spadła rakieta na szpital. Około 500 cywili, zwykłych ludzi, którzy byli w tym szpitalu, podejrzewam, że pacjenci, personel medyczny, Zwłaszcza w tych chwilach, kiedy ich tam może nawet i było więcej, bo to był chyba jeden z niewielu szpitali, jakie tam są. I wszyscy ci ranni z poprzednich dni z pewnością byli tam. I 500 osób, na moje oko dużo więcej, już nie ma między nami. I wyobrażacie sobie, co się stało? Izrael powiedział, że to nie oni, że oni przechwycili nagrania? Jakoby to tamci przez pomyłkę to zrobili? No to ja się pytam to dlaczego wy nie przechwyciliście nagrań przed kilkunastu dni, kiedy to tam się wszystko zaczęło, jak oni na motorotniach, czy tam paralotniach, czy spadochronach przechodzili do was i to wszystko zaczęli? No to dziwne. Dzisiaj przechwycili rozmowy, a jakiś czas temu, nie tak dawno, nie potrafili przechwycić rozmów. Ja od razu mówię o tym, że Izrael zdementował to, żeby później nie było, że ja sieję jakieś fake newsy. Dzisiaj rano, tak jak napisał Polsat News, w ataku na szpital Al-Ahli, w strefie gazy zginęło kilkaset osób. Autonomia palestyńska oskarżyła o atak Tel Awiw. Z kolei. Jego władze uznały, że nie mają z tym nic wspólnego, a do tragedii doszło na skutek upadku wadliwej rakiety, która była wycelowana w Izrael przez palestyński islamski dżihad. Do sprawy odniósł się przedstawiciel, no, Jordanii oraz tam innych krajów. Nieco najmniej 500 osób zginęło podczas ataku na szpital w strefie gazy. Jeśli mnie intuicja nie myli, to raczej chyba do swoich by tam nie celowali, no bo to nie jest ten typ człowieka. Jeśli mnie intuicja nie myli, tam jest trochę inaczej. No tam. Nie wykorzystuje się swoich. No trochę to jest inaczej. Może gdzieś tak. Gdzieś tak, 11, 11 września. No może tak, może tak, może coś takiego mogło się dziać. Ale tutaj to nie oni? A kto? Polacy? Francuzi? Niemcy? Hiszpanie? Kto? Kto? Bezbronnych? Szpital! Kurczę, szpital! Jak nie dupło ostatnio w meczet? Cały się zawalił? Cały się zawalił? Filmik był? No to teraz w szpital. Co będzie następne? To jest niebywałe. I teraz moi drodzy powiedzą, że to nie oni. No i to nie oni. Ja nie mam dowodu, że to oni. No może to nie oni. No może to kosmici. Może UFO przyleciało. Nie wiem. Nie mi oceniać. Ale na ludzki rozum, no to chyba kurczę od razu, jak byłoby jakieś przestępstwo, no to detektyw od razu miałby ofiarę i napastnika. No ofiarą jest szpital i ludzie, a napastnikiem jest chyba ten, który tam w tamtym kierunku celuje. Ale teraz można wszystko zmienić, sprofanować. Każde dowody, wszelakie dowody można zmienić, jak się ma dobrą aparaturę. Ja sobie przesłuchałem, bo tam puścili rozmowę. Jak oni przechwycili tę rozmowę, no to później opublikowali. Ale popatrzcie, przy obecnej technologii nawet nie trzeba mieć technologii. Przecież ja też mogę nagrać jakąś rozmowę, wziąć sobie dwóch arabskojęzycznych i oni powiedzą to, co ja będę chciał. Dosłownie to, co ja, moi drodzy, będę chciał. Izrael przechwycił rozmowę terror-terror, przyznali się do ataku na szpital w Gazie. Jak podają media dzisiaj? No to, to jest tak ciekawe, kurczę! przechwycili rozmowę, że to nie oni, tylko to tamci. To jest niebywałe. To jest niebywałe. Jak można na szpital? Jak można? Jak można? Na szpital. Bezbronne, najmłodsze, maleństwa, starsi ludzie, kobiety. I teraz, moi drodzy wszyscy. No powiedzą, ale to tamci, przez pomyłkę tamci, ale mają dowody, ale jakieś konkretne dowody, a nie jakąś rozmowę przechwycono. No bo tak, jak mówię, nie potrafili przechwycić rozmów, kiedy tamci się do nich szykowali na nich, a teraz przechwycili rozmowę, zaraz, od razu przechwycili rozmowę, mają rozmowę. Przez przypadek tamci się wygadali. I to jeszcze w taki sposób prowadzili tę rozmowę, która została przechwycona, że każdy człowiek, każdy ludź. Który nie wie o co chodzi, od razu by wiedział o co chodzi. No tam były wszystkie szczegóły. No w taki sposób, tak jak ja bym oglądał dobry film w Hollywood. Dosłownie przez przypadek. To tak samo jak byli ci tacy terro-terro gdzieś tam w Europie. I dziwnym trafem w tych samochodach, ich samochodach, zanim doszło do tej akcji, to oni porzucali samochody, i w tych samochodach były dokumenty. Był paszport, dowód, osobisty karta kredytowa, telefon, wszystko było. Przyciuteńko. Tak przypadkowo kurcze zapomnieli, zostawili. Poszli się, poszli się rozerwać. Dosłownie przenośni, rozerwali się na strzępy wtedy. No niestety. A teraz też. Rano dochodzi do, do eksplozji. Na szpital, podkreślam, kiedy są działania militarne, na szpital, to jest najgorsze, co może być. Ktoś, kto to zrobił, powinien się wstydzić. Ja mam jakąś tam propozycję, kto to mógł zrobić. Jestem jakimś jasnowidzem, może, i tak sobie. Od razu skojarzyłem fakty, ale nie od razu, to nie oni, to nie oni, to nie my, to nie my, to nie my. Zobaczcie, my nie jesteśmy w stanie udowodnić tego. To znaczy, my nawet możemy wiedzieć, ale nikt nam nie uwierzy. To znaczy media uwierzą może niektóre, ale tego nie powiedzą. Nawet Macron, nawet Macron o tym napisał, że tak się nie robi, że to jest złe. Oczywiście nie napisał, że to dam ale każdy dobrze wie, bo skoro ktoś naciera, ale słuchajcie teraz, bo ten rzecznik tych sił zbrojnych Izraela Dodał również, jak podaje Geek Week, że jedna z wystrzelonych rakiet spadła na parking obok szpitala, gdzie najprawdopodobniej znajdowała się amunicja terror terro i to spotęgowało zniszczenia. Dowodem są zdjęcia tego parkingu pod czerwieni, czyli dziwnym trafem. Dupnęli sobie prosto w skład amunicji, który trzymaj na parkingu koło szpitala. To jest, no to jest tak, jakby nam rządzący powiedzieli, że oni się o nas zatroszczą i ogólnie to jesteśmy bezpieczni w ich ramionach. Przecież to jest nonsens, to są jakieś pierdole, to jest tak. No właśnie, to jest tak, wszystko. Nie ma opcji, nie ma siły, nie ma żadnych możliwości, że my się dowiemy kiedykolwiek prawdy. W tym przypadku nie mamy szans. W tym przypadku nie mamy. O ile w innych przypadkach, innych miejscach na świecie, na przykład za naszą wschodnią granicą, prawdopodobnie tak, to w tym przypadku nie, bo tam działają zbyt duże moce tam jest już stan umysłu. No przecież taka jedna pani Engel King to powiedziała, że no jak tamten odchodzi, to on tam ma jakieś wyższe filozofie. A jak ja, wy czy my, no to my nie mamy. My jesteśmy zwykłymi ludźmi. My jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi. A ci drudzy to nie są zwykli ludzie, bo to jest takie wybitne coś. Ewenement na skalę ludzką. No i my się nigdy nie dowiemy prawdy. No i tak teraz zobaczcie. I tak będzie się działo. Dupnie raz tu, raz tam. Jak fajnie powiedzieć, ale to nie ja. Ale to nie ja. Ale to nie byłem ja tam ci byli. No, pokaż dowody. No, pokażę rozmowę. Przechwyciłem rozmowę. A jak zaczynali konflikt, to przechwyciłeś rozmowę. Kurczę, akurat tego nie mogłem przechwycić, nie? Samo to. Dzisiaj rano się dowiaduje, że był nalot, że tak to nazwę, na szpital. A wieczorem, a później, że oni już zdementowali. Że to nie oni. Mają dowody. Mają silne dowody. Że to nie mogli być oni. No to może ja się mylę i może faktycznie to nie oni. Może tamci sami sobie to zrobili. Przez przypadek sobie tam ustawili jakiś skład amunicji i przez przypadek ta rakieta im tam spadła na niego, nie? To tak jak ci za wschodu mówili, że w przewodowej to przez przypadek w ogóle to jeszcze nawet nie powiedzieli, że to oni tylko tamci, no ale później się wydało, że to oni no to tylko wzruszyli ramionami, no dobra no. Nawet nie przeprosili. Ale jeśli my pozwolimy na tego typu, no damy przyzwolenie na tego typu działanie, gdzie bez broni, no szpital, to już jest najgorsze z najgorszych, o ile ostatnio jeszcze tego szpitala nie było, tylko były takie sceny na ulicach, to teraz już jest szpital. To możemy się wszystkiego spodziewać. No biedni ludzie, moi drodzy, biedni ludzie, naprawdę, no biedni ludzie, oni tam mają piekło, to jest czyste piekło. To jest piekło, to jest tak, jakby szatan tam do nich przyszedł. Dosłownie szatan. I prawdopodobnie przyszedł ten szatan. Ten diabeł, Lucyfer, Lucyfer tam się objawił. Ciężki żywot, naprawdę. Nie zazdroszczę tym ludziom. Granice pozamykane, wszystko pozamykane, może i nawet jeden szpital, szpitala już nie ma. To ja się zastanawiam, gdzie oni teraz będą leczyć tych rannych, tych świeżych rannych, którzy tam napływają. Tych bezbronnych, nie tych tam z karabinami, tylko zwykłych ludzi. No przecież, jak dupnie taki budynek, to ktoś musi oberwać przypadkowo, ktoś musi oberwać, ale nie, bo najpierw wyślą ogłoszenie, proszę się ewakuować, wejść z miasta, stanąć tam pod tymi płotami kolczastymi, a my będziemy wam walić w te wasze domy, a jak nie wyjdziecie, no to przykro nam, ale no, powiedzieliśmy, żebyście opuścili swoje posesje, powiedzieliśmy, no to, to nie nasza wina, my was ostrzegaliśmy, moi drodzy. No, dobra, trzymajcie się cieplutko, dziękuję wam bardzo za uwagę, za miłe komentarze, jesteście fenomenalni, tylko żeby nam nie zrobili tego samego co tam, bo nie wiadomo, co tam w Polsce, co jest szykowane. Jaki los nam zgotują. Tego nikt nie wie. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć, pa. pa.